Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve Shipwrecked. Zanim sobie wrócimy do gry, takie krótkie info, to ten odcinek prawdopodobnie wszedł o godzinie 15, tak jak powinien wejść Isaac. Isaaca dziś nie będzie, Isaac będzie jutro i takie krótkie info na temat ogólnie zmiany trochę w seriach. Chciałem kończyć Shipwrecked, chciałem kończyć Isaaca ogólnie. Po pierwsze, dużo z was lubi obie te gry, a po drugie, ja nie wiem, jakoś nie potrafię skończyć z tymi grami, szczególnie z Don't Starve. Ja mógłbym grać w Don't Starve w kółko i w kółko. Dlatego postanowiłem, że te dwie gry będą wychodziły co dwa dni. Jednego dnia Don't Starve, drugiego dnia Isaac i tak dalej, i tak dalej. A o 18 do poszczególnych serii jeszcze dojdą dwie kolejne gry, czyli byśmy mieli cztery aż serie różne na kanale aktualnie. Dzisiaj do Don't Starve dojdzie pewna seria z pewnej gry, do której jeszcze dam wam giveaway'e, bo mi deweloperzy dali klucze dla was. A z Isaaciem będzie wychodziło Giants o godzinie 18. No i tak naprawdę tyle z tego info, ja o tym jeszcze wszystkim przypomnę na grupie. My już wracamy do gry, ale jeszcze momencik zanim wrócimy. Mamy pracę Julii Burak, którą miałem wstawić normalnie parę dni temu, już na parę odcinków temu. Ciągle zapominałem, w końcu mówię, nie no, muszę wstawić. Jula super pracę nam na grupie rysuje. I ona, jak ona się nazywała ta dziewczynka? Nie pamiętam normalnie, bo ją nigdy nie grałem. Chyba Wendy, o Wendy chyba, tak mi się wydaje. Super praca, jeszcze takie łapki, idealnie w stylu Don't Starve'owym. Jak oczywiście chcecie, żeby wasze prace też były na odcinku, wchodźcie na grupę i rysujcie, tylko przeczytajcie regulamin. Dobra, my sobie już wracamy w końcu do gry. Troszkę dzisiaj odcinek najwyżej delikatnie dłuższy zrobię za to, że na początku dużo mówiłem. I zaraz. Co my mieliśmy robić? Wydaje mi się, że mieliśmy pojechać z dublonami do maszyny i tam sobie trochę pograć. No, jestem prawie przekonany, że tak mieliśmy zrobić. Jeszcze chyba z Trinketem miałem jechać do tego gościa, do tego Jarktopusa. Tylko gdzie ten jakiś Trinket jest tak w ogóle? A ja tu gdzieś te Trinkety zostawiam, możliwe, że na ziemi gdzieś palnąłem. Ukulele, a weźmy ukulele. Ukulele też mu możemy pewnie dać, to jak Trinket działa. I co czytałem na necie, to o dziwo na tym Ashiturf, tym właśnie tu, to one rosną najlepiej. Że na innych, na przykład na tym magmowym, to one raz się zbierze i te roślinki już zdychają. Także może być problem. Ale to się będę z tym bawił następnym razem, jak będę w jak to się nazywa? W wulkanie, o. Dobra, ja chcę sobie zrobić zestaw naprawczy dla łódki, bo nie wiem jak tam z tą łódką jest w ogóle. Zapalmy sobie kupą, żebym tam trochę więcej widział. Zestaw naprawczy dla łódki. Dwa stingery mamy. Musimy sobie zrobić jeszcze dwie deski z tego co pamiętam i chyba dwie liny. Ale jeszcze w razie czego sprawdzę. Tak, dwie liny jeszcze. Już zaczynam pamiętać te wszystkie receptury na przedmioty. A wam przypominam, jak lubicie ogólnie serię z Don't Starve i moje odcinki, możecie stawić łapkę w górę, bo mi tym wspieracie. Ashiturf sobie zostawię w bazie w ogóle. Nie potrzeba mi w ogóle tego nosić. Tym palić nie chcę. Seedsy a sobie zjemy. Ukulele bierzemy, cukierki. Tak naprawdę po co mi te cukierki? Zrobiłem, nie pamiętam chyba po co. Miały mi się sanity odnowić, ale mam sanity na maksa praktycznie. Możliwe, że... A, girsy przez przypadek chyba zjadłem. To schowamy do Pakimsa. Nie mam miejsca, okej. Okay. Zrobimy taki trik. Ashiturf schowamy, obsydian weźmiemy ze sobą. Jop. Jop. On śmieszne dźwięki wydaje. Dobra, jedna sprawa jest. Wow, dwa swinki ty mam. A chyba jakiś jeden podniosłem ze skrzynki jakieś na wodzie. A, to musimy wyrzucić. Ja na następny odcinek zrobię porządek poza odcinkiem, serio, bo jest taki syf tu. Dobra, obsydian. No to obsydian już do skrzynki schowam, nie babata. No, obsydian jest zbyt cenny, żebym sobie wywalił go na ziemię. Jeszcze nie wiem jakim cudem może tu małpy przejdą i będę w dupie, nie? I bioluminescence chciałem wziąć, bo ja teraz chcę trochę długo pływać. Dobra, to jest wszystko co chcieliśmy wziąć, a ten magma turf najwyżej spal w jakimś ognisku, jak będę potrzebował. My sobie wskakujemy na łódkę, która nie wiem gdzie jest, a na górze, okej, no to w ogóle w tą stronę poszedłem. Jak tam Luciusie, a ty jesteś Basiliscus, ale dziwne macie imiona. Armored Belt. Skakujemy 51% Snakeskin Sale'a. Powinno być ok. Uuu, kawa. A, więcej kawy nie zrobię. Nie mam więcej tych ziarenek kawy. No dobra. Sądzę, że taka jedna kawa wystarczy na całkiem sporo. Spory okres czasu. Ona działa z pół dnia. Nie wiem dokładnie ile. 3,5 minuty. Chyba ktoś w komentarzu mi pisał, że dokładnie trwa
Gdzie jest ten ziomuś? Tu jest, okej. Czyli trochę w prawo musimy odbić. Ktoś mi pisał w komentarzu, że to chyba pół dnia trwa. 3,5 minuty właśnie dokładnie. Powinno wystarczyć, sobie dopłyniemy do Jarktopusa. Co prawda do wulkanu już będziemy pewnie trochę wolniej płynąć, ale nie powinno być problemów. Dzień 120, masakra. Ile tu już jest, co gram? W ogóle ja się zapomniałem, że na przykład ten świat z Shipwrecked możemy przenieść na zwykły Reign of Giants i tak w kółko zmienia się światami. Kurde, może nawet tak zrobię i przejdziemy po prostu na Reign of Giants za pomocą tego Seaworthy, czy jakoś tak to się nazywa. Taki statek gdzieś jest na mapie, ja go już nawet chyba odkryłem kiedyś. Jak go użyjemy, to przejdziemy sobie właśnie do zwykłego świata Dawnstarve. Reign of Giants, co to było? A, Pakim, okej. Do zwykłego świata Reign of Giants i tam możemy sobie po prostu grać. Całkiem fajna sprawa. Na przykład, nie wiem, zanim bym przeszedł do tego świata Reign of Giants zwykłego, może bym po prostu sobie jeszcze doinstalował mody i na jakichś różnych modach grał, albo po prostu nową serię bym zaczął na zwykłym Reign of Giants. Jakąś nową postacią z modów. Fajne są te niektóre postacie na modach, naprawdę. Kiedyś pamiętam, że grałem na przykład tym Smigolem, czy jak on tam się nazywał. Ten od Władcy Pierścieni. I on miał specjalną umiejętność, że mógł tylko na przykład jeść surowe chyba żarcie, czy jakoś tak. I ryby uwielbiał, kurde, tak się nim fajnie nawet grało, ale mam mniej bił. Ja lubię postacie, które więcej biją. Dobra, jesteśmy przy Jarktopusie. Ale już długi dzień się zrobił, pewnie zaraz będą te wybuchy wulkanów. Masz ukulele. Zadowolony, świetnie, dawaj jak najwięcej mi teraz tylko. O, 8 dublonów, ale super. A, ja zrobiłem te cukierki. Bo jak będziemy szli do tej maszyny i będziemy na niej grać, to ta maszyna, kurczę, gdzie mnie to wywali, jakbym tutaj przeszedł? Chyba tutaj. O, to nie chcę. Nie wiem dokładnie, jak wywala nas, jak przechodzimy na drugi koniec mapy. W ogóle nie mam zielonego pojęcia. A to jest tak daleko. Wiecie co, spróbuję tutaj przejść, możliwe, że będzie bliżej. Jak będziemy grać na tej maszynie, to będziemy saniki spadać. I po to zrobiłem te cukierki, bo będzie naprawdę ostro. Każde granie na maszynie, nie wiem, z 8 sanity, nie wiem dokładnie ile, naprawdę nie wiem. Ale no, trochę mimo wszystko tego sanity to granie na maszynie zabiera. Dobra, sprawdźmy teraz, gdzie my wylądowaliśmy. Mam nadzieję, że nie gdzieś po lewo na mapie, bo będzie siara. Dobra, to jeszcze jedna próba. Przepłyniemy sobie tu niżej i myślę, że jak tu wpłyniemy, to nas gdzieś wywali właśnie tam. Zresztą ja nie potrafię, nie wiem, mówię, jak to działa. Podpłyniemy sobie po prostu w tamtą mańkę, to się przekonamy. No zaraz, jak to przesuwa nas tu, to powinno przesuwać nas tu. Z tego jak dobrze myślę. O kurde, to z Jarktopusa mogłem tu sobie podpłynąć. No dobra, mniejsza z tym. Już chyba wiem, jak to działa. Nauczyliśmy się po prostu. O, z tego mi sanity spadnie, z takiego podróżowania. O 15 za każdym razem. No trochę zaraz będą problemy z sanity. No mówię, głównie. Wow! Nie zamoczyła mnie ta łódka. Ojej, ale teraz ja wolno płynę. To jest jak po prostu spowolniony czas. Ojej, ja muszę mieć więcej kawy. Jak to wolno się z tym płynie? A jak bez tego się płynie? O masakra. O nie. Drogi panie, my to idziemy zaraz do wulkanu po więcej tych... z kawą. Krzaków, no bo jest problem. Jak już ja się przyzwyczaję do takich luksusów, to teraz się pływać po prostu nie da, no dajcie spokój. A, wiedziałem, że wyjdą mędy głupie, no. Będą mnie chciały truć. Ale nie ma problemu, my sobie zaraz uciekniemy od nich na drugi koniec mapy. No i mówię, mam nadzieję, że tak zadziała właśnie, jak myślę. Będzie zaraz taki dźwięk. O, właśnie. No, jesteśmy bliżej, znacznie bliżej. Dobra, kawałeczek do przepłynięcia. Będę starał się wykorzystywać te fale. Może trochę szybciej dzięki temu popłyniemy. Nie jest daleko już ta wyspa. Prawdopodobnie nic nie zaoszczędziliśmy czasu przez to, że tak dwa razy przepłynąłem sobie. Ale tam, gdzie mam w ogóle zestaw naprawczy do łódki? Od razu ją naprawię, czemu nie?
425, no to jeszcze, jeszcze raz się nie opłaca. Lepiej chwilę zaczekać, dobra, płyniemy dalej. No teraz nie ma szans, żeby były te kałuże. Bo kałuże miałem w bazie. O, masakra, co tu się dzieje? Bo kałuże miałem w bazie i kałuże już poznikały. No właśnie, założę top hat, przynajmniej będzie regenerowało sanity. Zdjąłem, bo miałem max i teraz patrzę, przecież nie mam kurde maxa, nie? Mówię, w bazie nam te kałuże zniknęły, czyli jestem no pewny, że tutaj też zniknęła ta kałuża. Ale masakra bez kawy się chodzi, po prostu strasznie wolno. Ja nawet po tej maszynie nie będę wracał do bazy, tylko sobie popłynę od razu do tego. Od razu do wulkanu, tak mi się wydaje. I tam zgarnę jak najwięcej tych krzaków się da. Ten sail już tak, nie wiem, tak średnio się trzyma. Zaraz musimy sobie zrobić nowy, albo ten po prostu naprawić. Ale będę chciał doidoje sobie zrobić. O, doidoje będą super. Doidoje to są te takie właśnie ptaki dziwne, które raz widziałem na odcinku. Będę musiał je przenieść. I żeby one się rozmnożyły i dzięki temu będę miał z nich pióra i takie zarąbiste kurcze rzeczy. Dobra, 26 dublonów. Ile to zmniejsza? 265, zaraz sprawdzę ile będę miał. Ale, Dragon Fruit, 264 mam, okej. 258, sporo. Dragon Fruit to se wezmę. O, i będą przeciwnicy. Ale oni fajnie padają na dwa strzały, się przyzwyczaiłem do zwykłych broni w Dawnstarwie. W tym Together. Jak sobie z dziewczyną gram, tam nie mam jeszcze takich broni. Kurczę, tam trzeba się tyle bić, jeszcze przeciwnicy mają więcej zdrowia. Musimy sobie zrobić ognisko tutaj. Oh fuck! A ja mam lampkę. Pakimsa mi biją, no. Chodźcie tu, szmaty, zostawcie mi go. No. Wynocha, frajerzy. Dobra, musimy tutaj zrobić coś takiego. Fire pit. Tu będzie mi dużo przedmiotów leciało co jakiś czas. A ja tych przedmiotów nie chcę spalić czasem. No ja co prawda mogę tak naprawdę przeczekać tam noc. Znowu! Dajcie spokój. Przynajmniej trochę silku i Monster Meat'a sobie zgarnę. Ale mi spada to sanity strasznie. Roślinki, nic ciekawego. O, bambusa trochę. No, niech se będzie. No mówię, nic ciekawego niestety. Te złoto mnie najbardziej interesuje, bo tam mogę dostać tą rózgę do chodzenia. Ale liny! A to akurat jest fajne. Tyle liny, to serio. Patyki. No, słabe, ale mogą być. Pochodnie sobie zostawimy. Drugą też, bo jest niepotrzebna. Evil Flowersy. What? No dobra, wezmę je, zgarnę. Ale mi sanity spadnie zaraz. No kosmos po prostu. Nie dam rady tego dograć. Będę girsy musiał jeść. A szkoda, nie chciałem girsów jeść. Trochę drewna, niech se będzie. No, zawsze może coś być. No i są przeciwnicy, no. Małpy! No, dużo mi zrobiły te małpy. Nic strasznego. Kupę sobie zgarnęliśmy od razu jakąś. No i gramy dalej. O, masakra z tym sanity, naprawdę. Blue Cup i Green Cup wleciały, to mi też zwiększy sanity. Narzędzia, no trochę bez sensu. One ugotowane zwiększają nam sanity. Także sobie ugotujmy od razu i zjedzmy. No, zjedz. Bambu root? A tu jak krzak jakiś nawet bambusa wyleciał, kurde. Ale to jest psyfu. No to zaraz chyba wszystko po prostu podpalę, niech wszystko mi spłonie. Niepotrzebne mi. O, młotek i szkielety. No, żeby sobie zrobić trochę tych, zgarnąć bonszarców. Okej. Czapka i sporo trawy.
Ale to jest syfu, naprawdę. Serio, zaraz chyba wszystko podpalę. Tu jest nic niepotrzebne praktycznie stąd. Jakieś włócznie, młotki słabe. No tyle tych szkieletów. Dobra, podpalamy to, bo już się syf robi totalny taki. Nie mogę tego podpalić, co? Light, o, to mogę podpalić. Inne rzeczy też powinny się zapalić od tego. Nie podpalają się, ale głupota. No trudno. Coś mogę wywalić? Dragon Fruit sobie ugotuję i zjem. Wiem, że to jest zarąbista rzecz i mógłbym sobie to trzymać. Ale chcę zgarnąć te aż ten popiół. No chodźcie tu, mędy. Zablokował się, frajer. Dużo mi robicie. Ale ten Marble Suit jest super. Kurczę, on się zaraz zepsuje, nie będę miał już kolejnego. Marble nie jest niestety nieskończonym surowcem. Znaczy jest, ale to tylko w tych... w cavesach, w zwykłym Don't Starve. Ej, no ani razu nie miałem tutaj złota, no co jest? Fajnie, że malinki, mogę sobie pojeść coś. Ale ja chcę mieć jakieś fajne rzeczy, a nie... Serio, w ogóle nic nie leci fajnego. Jest taka mała szansa na tą rózgę. Znowu. Ech. Limpecy. Kurde, po co mi limpecy? Do zjedzenia. No ja rozumiem, że do zjedzenia, ale tak to... Nie trzeba mi jedzenia, jestem robotem. Złoto? Aj, gówno, już znowu. I znowu to samo, no. Co się dzieje z myszką? O, dobra. Jakiś paproch pod nią wleciał. Tak dziwnie mi latała. No z tym sanity to jest koszmar. 161. Połowa już leciała. Trawa. No, trawa niech se będzie. Wywalę to wszystko na bok, co jest niepotrzebne. Bo się syf robi jak nie wiem. No bardziej będę podjarany z tej wyprawy do wulkanu, jak z grania na tej maszynie. Kurde, nic z niej nie leci, naprawdę. Głupota jak nie wiem. Pająk, super. No mówię, jedyne fajne rzeczy lecą, jak tu złoto wylatuje, ale tu złoto ani razu się nie pokazało. Na 20 gier, no dajcie spokój. To jest nie fart jak nie wiem. Ciekawe, ile jest szans w ogóle na to, że się złoto trafi. A jeszcze jak się złoto trafi, to jest też jakiś taki marginalny procent szans, że ta rózga wyleci do szybszego chodzenia. Strasznie beznadziejne to jest tu zrobione. O, złoto w końcu. I co wyleci? Sewing kit. O, i top hat. Dobra, może być. 100-procentowy. Fajnie nawet. Cloth. No, możemy sobie zrobić sejla tego lepszego, ten lepszy żagiel. Jakbym miał na to miejsce. Ale jeszcze coś tu wyleciało. A, sewing kit. No tak, sewing kit to ja chcę wziąć. Sunki się bardzo przyda. Zamiast, nie wiem czego, zamiast pochodni, po co mi pochodnia? I takich właśnie chcę dropów więcej, złoto mi dajcie. Jedyne fajne rzeczy tylko wtedy lecą. No i znowu przeciwnicy, no. O, węże. Węże rzeczne. Skóry węża to ja nie chcę. O, klow to zaraz sobie weźmiemy, nie wiedziałem, że jeszcze jeden jest. To wywalamy, to bierzemy. Marchewka, czyli nic ciekawego. Evil Flowersy znowu lecą. Kurde, no, co jest? No to sanity z tych Evil Flowersów spadnie mi kosmicznie. Ale będę z nich chociaż sobie mógł zrobić... jak to się nazywa? Coś tam? Nightmare Fuel, czy jakoś tak? No, zgarnijmy je sobie. Jeszcze jeden gdzieś tu jest. Dobra, 10 tych mamy. Czyli chyba dwa razy Nightmare Fuel będziemy sobie mogli zrobić. Nie wiem, co z tego Nightmare Fuel się robi nawet ciekawego, ale będziemy sobie mogli zrobić, tyle wiem. Złoto! A, marchewka. Limpecy kolejne, no dobra, przynajmniej nie zdechniemy z głodu. Więcej nawet mi nie potrzeba. No i ostatni raz już zagraliśmy sobie. No i znowu nic ciekawego, no. Słaba ta maszyna, liczyłem na coś więcej. Nie podoba mi się, serio. Zjedzmy sobie girsy.
Jest pełnia, super. To przynajmniej sobie skoczymy od razu na łódkę. No serio, słabo. Nie mam nadzieję na coś znacznie lepszego. Naprawimy sobie żagiel. I płyniemy do wulkanu. W wulkanie to chociaż coś użytecznego dostanę. Tutaj to serio, no jak się trafiło raz to złoto, to już wyleciały fajne rzeczy i to naprawdę dużo fajnych rzeczy. I wyleciał Top Hat, czyli trochę silku za darmo. I wyleciał Suinkit, z Suinkitu chyba się najbardziej cieszę, trochę Klofa. Naprawdę spoko rzeczy lecą jak się trafi to złoto. Ale to się tak rzadko trafia, raz się trafiło na 20 coś gier, to jest tak mało prawdopodobne. Takiego nie farta to jakoś teraz miałem. No trochę szkoda. Ile w ogóle nagrywamy? 20 minut już, Boże Święty, jak długo. What the hell? To tego nie wiedziałem, że coś takiego... Może z nich coś wyleci ciekawego. Oj, nie. To, żebym się powalczył. Jej, bez kawy pływać to jest tragedia po prostu. Naprawdę, dajcie mi czym prędzej kawę. Ja tu umrę bez niej. I że ja tak całą grę pływałem. No ja po prostu nie potrafię tego zrozumieć teraz. Jak to wolno leci wszystko. Tak odkrywać cały świat. Jeszcze jakbyśmy mieli ten walnięcie z pioruna i kawy. Ło, co to by było. Jak będzie jakaś burza, tak spróbujemy. Spróbuję w ogóle zgarnąć te kaktusy w końcu. Może się jakiś zgarnie, nie wiem, no. Jak będzie trzeba, to spalimy trochę patyków albo trochę trawy. I ponawozimy te takie zeschnięte kawałki krzaków. Gdzieś tu miałem, o, boat repair kit. Mam nadzieję, że te dark petalsy mi nie zgniją do czasu wrócenia do bazy, bo tylko tam w bazie przy Alchemy Engine będę mógł sobie z nich zrobić... jak to się nazywa? Ten Nightmare Fuel, czy jakoś tak? Co tu jest? Co to jest? Nie wiem, co to jest na mapie, takie... A, ptak, okej. Ja się zastanawiam, kurde, może już ten taki plecak z 8 slotami. W sensie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 razy 2. 16 slotami. Dobra. Wchodzimy już do wulkanu, coś ciekawego zróbmy w tym odcinku, bo ta maszyna, ten nie do ręki bandyta, jakiś biedny jest, jak nie wiem. Nic ciekawego z niego nie leci. No i super, włazimy do środka. I zgarniamy co się da, w końcu. Mam nadzieję, że mi gry nie skraszuje. Night approaching? Już? Co? Jakie night approaching? Gdzie są te krzaki? Tu jest masa krzaków, dobra, idziemy tu. Bagim, zdaj mi łopatę. I lecimy. Łopata w ruch i zganiamy wszystkie krzaki. To też spróbuję, no atak, o mogę atakować to. O! Coś się stało, dobra. Atak. Atak. Umrzyj. O, mogę w końcu zgarnąć ten kaktus. O, super, mogę to przeplantować. Nie wiem, czemu wcześniej nie mogłem. Ktoś mi mówił, że tylko w sezonie suchym tak można. Czyli teraz jest sezon suchy z tego, co wychodzi. Ale na razie to mi jest niepotrzebne. Chcę mieć tylko roślinkę. Dobra. Nawozimy to. I zgarniamy. I tak ze wszystkimi. No tutaj to będzie dużo teraz tego. No kamienia tego też mi się trochę przyda. Te dark metalsy mógłbym nawet spalić, ale nie chcę. Nie wiem, co z nich ciekawego leci, także może się przydadzą. A, weźmy spalmy 10 na razie. Ojej, nie ognisko, nie ognisko. Nie tak mi się zrobiło, ale mniejsza z tym. O, jest kolejny ten kaktus. Dwa kaktusy mógłbym zgarnąć do bazy nawet. One są użyteczne. Weź wszystko nawóź. No i super. Kolejne z 9-10 krzaków będziemy mieli.
ten magma terw wyrzucę zaraz. Już nie będę miał miejsca na więcej krzaków. Te krzaki też prawdopodobnie do Bagimsa schowam po prostu. Pójdźmy od razu, zaatakujemy sobie kolejny ten kaktus. No z 2-3 kaktusy sądzę, że wystarczą. Chyba nie potrzeba mi będzie więcej. A, tylko założę sobie zbroję, założę sobie to. Jep, jep, jep. O, trochę bije. Nie, dobra, za jeden. Tyle co nic. Zmieniam zdanie, jednak nie bije. A dobra, wiecie co? Weźmiemy, o, tak. I zgarniamy więcej krzaków. Tylko już nie mam popiołu. Będę musiał sobie popiołu trochę dorobić. Gdzie jest dużo krzaków tutaj po drodze? No takie pojedyncze są te krzaki, trochę szkoda, że trzeba będzie tak pojedyncze je zgarniać. No ale cóż poradzić. Pakim, trzymaj. No teraz trzeba będzie nawozić wszystko i zgarniać wszystko, trochę wkurzające to będzie, ale trudno, no. Dobra, nam się nic nie stanie, oczywiście nam jak nie przejdziemy wystarczająco blisko. Te kaktusy są zarąbiście użyteczne ogólnie z tego co ja tam czytałem. Po pierwsze fajną zbroję z nich możemy zrobić, ona działa tak samo jak Loxut, tylko jak ktoś nas atakuje, to jeszcze otrzymuje obrażenia, czyli taki lepszy Loxut po prostu. A same kaktusy jak zasadzimy na przykład, nie wiem, przy... najzwyczajniej w świecie, przy jakichś pająkach, coś w tym stylu, to te pająki będą otrzymać obrażenia i umierać. Zarąbista sprawa. Ojej, no trzeba będzie podpalać teraz wszystko i zganiać jak najwięcej po prostu popiołu. Ale sądzę, że jak teraz zgarniemy resztę tych krzaków, to nie będę musiał tutaj wracać już przez długi okres czasu. Tych kaktusów mówię, 2-3, więcej chyba nie potrzeba. Ja chcę tylko z nich zbroję zrobić. Chyba nic więcej. Nie ma jakichś większych planów, aby te kaktusy właśnie używać w sposób jakiś tam, nie wiem, do farmienia. Ja mam węże i pająki, one same nawzajem siebie farmią. Także no mówię, na razie nie mam w ogóle... co to był za dźwięk? Nie mam w ogóle potrzeby, aby sobie takie kaktusy jakoś stawiać i... farmić przeciwników jakichkolwiek. Dobra, noc nadchodzi. Jeszcze sobie zdążymy tutaj połazić. A, to wydaje takie dźwięki, okej. Myślałem, że jakiś potwór. Kolejne 10 mamy, super sprawa. Już 20 krzaków. No fajnie byłoby mieć jeszcze trochę. Tak z 30 jeszcze, no. Z 30, w sensie nie jeszcze 30, tylko 30 tak łącznie już. Jakbym miał lód, to słyszałem, że mogę lód dać do tej lawy. Tam w środku wulkanu i ten lód mi się zmieni nawet w obsydian czasami. Oj, dużo jest tych kaktusów, a nie ma żadnych tych roślin kawowych z tego co ja widzę. Szkoda. Ej, serio, gdzie one są? O, tu jest parę. Dobra, wiecie co, tak naprawdę te 4, które tu są, mogę zgarnąć i chyba już spadamy. Te 4, które są, te 4, na które mam popiół. Zgarnę jeszcze jedną? Zgarnę? Proszę, 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 proszę. A, jest pełnia. Pełnia w tym? O nie, tu jest tak dużo ich, że... nie ma szans, za dużo w jednym miejscu. Jak już jesteśmy, to zgarnimy. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No to mi zabraknie... A nie, akurat będę miał jeszcze jeden, mi zostanie nawet. Popiół. Wszystko weźmiemy, nawozimy. No i dobra. Kopiemy, zgarniamy. I z wulkanu tak naprawdę już chyba uciekamy. Teraz. Z wulkanu uciekamy. Ja sobie jeszcze wezmę trochę tego Ashiterfa, czy jakoś tak. No bo ja słyszałem na forach z Don't Starve, słyszałem, czytałem, że na nim się te krzaki utrzymują najdłużej. A to trochę dziwne, bo u mnie było odwrotnie zupełnie. Na tym Ashiterf ja nawiozłem te krzaki niby. A one mi od razu na drugi dzień zwiędły. No dobra, zgarnijmy ile się da.
Co to, wiatry są w wulkanie? Sezon huraganowy jest bez jaj. Tylko kiedy ja miałem sezon suchy? Możliwe, że... Jest taka możliwość, żeby przeleciał sezon suchy? Chyba nie, no dajcie spokój. 4. A już 5 mamy, dobra. Więcej nie zgarnę i tak. Czemu tak wieje? Nie mam zielonego pojęcia. Zgarnę jeszcze więcej tego Ashiturfa. Ja się zastanawiam, czy jak wyjdę teraz z wulkanu, to czy będę miał taki inny sezon, że to będzie widać tak po kolorze. Jak na razie to jest taka obramówka bardziej taka czerwonawa. Albo nie wiem, wieje przed erupcją wulkanu? No naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Padać zaczyna jeszcze, dajcie spokój. Co to jest w ogóle? Wyjdę z wulkanu, aż zobaczę. Wszystko już mam, co chciałem wziąć, tak. Pada w wulkanie. Ciekawa sprawa. No ładuj się, ładuj. No nie widać, jakby coś się działo, zmieniło, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Mamy na razie wszystko, co chciałem wziąć. Te płatki prawdopodobnie nic się z nimi nie stanie, aż do powrotu do bazy. Jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. My się widzimy w następnym, oczywiście za 2 dni, tak jak już to wytłumaczyłem. To tak naprawdę tyle. Trzymajcie się i cześć!